pamiętałem i otworzyłem. Albo pracowałem na nich, albo widziałem po prostu. I takie rzeczy, które po prostu teraz są, wyszły z moli. Trudno spotkać, żeby po prostu to otwierać. I wiemy samo po prostu takie, samo nasienie, po prostu sianie do gotowego produktu. To jest najpierw trzeba było ziemię po prostu spulchnić, to właśnie płomień. Potem trzeba było to zrobić, tę ziemię, to bronowanie. A później dopiero można było siać i koszenie, jak rosło, to już później trzeba było kosić. Po skoszeniu po prostu mucić, a mocka to mucić, to trzeba było na albo tutaj taka maszyna do węgla, albo cepami. O cepami tak jak tutaj, to dwóch musiało po prostu tymi bijakami zderzać snopki, żeby się oddzielić ziarno od słomy po prostu. Później jak już tego, to można było przesiać, czyli wymiękować to. I wszystko to jest oryginalne, tylko małe. I po prostu nawet by się tego, to wszystko się kręci tam, wiatr się robi, od którego zostaje wyrzucone, włoże wychodzi tędy po prostu. I albo po prostu przesierać ręcznie. Ręcznie to tutaj też po to przesierali. To już ktoś nie miał takiego łęka, to musiał ręcznie. Na taką siedleczkę nakładał po prostu zboże, takie nieoczyszczone. Wyrzucał z dużą siłą po prostu. I cieszę się. Mamy przynośne muzeum pana Józefa Woźnika Rzeszowa. Pod tytułem Osarydziec zapomnienia. A później to można było po prostu dawać do młyna. I po to, albo na wiatrakie można było na mąkę zemlić, ewentualnie młyn wodny, to jest tutaj ta mąka wychodziła po prostu. I w ten sposób powstał gotowy produkt od siania do gotowego mrozu. Co tu jest tego? Ciężkie prace, wszystkie zawody są. Jakie to po prostu teraz? Tu można mąkę, żadna mąkę po prostu można było zmienić pszenicę i trzeba się zrobić odzyskać. Co tu jest? No szed. Po prostu miał po prostu tutaj wszystkie narzędzia, kołki, dratem. Zrydel to jest też właśnie stołeczek. Tak się oddzielało olej od... wykonywało olej po prostu. Gotowało się siemię po prostu, potem dawało się tutaj do prasy i tak kręciło się po prostu, wyciskało się i olej teraz wychodzi po prostu. To dawniejszy sposób właśnie wyrabiania po prostu tego. No tutaj rymasz, no to właśnie wykonywał, bo był przeżdżał dla konia. Bednarz, to tam wiadomo, to już teraz można po prostu... No nie wiadomo, co robił bednarz, proszę powiedzieć. Co robił bednarz? Beczki. O. Robi beczuleczki. O. Beczuleczki. W niedzielę do dziewczynki. Nie, nie, po prostu sobie beczuleczek takie. Po prostu. Marek. I ten produkt po prostu serwa. Oddzielenie mleka po prostu serwa. Albo w taki sposób. Takie stało się tutaj wyciskało po prostu. Ewentualnie tutaj taka daczka jest do worka. I to takie wychodzą i teraz w sklepach to właśnie z worku spływa serwatka po prostu, a ser zostaje po prostu, to w ten sposób po prostu. Na szatkownicę to tam już można po prostu oglądać, tu do roszczenia noży, takich tego. I to są przybory do pieczenia chleba dawniej po prostu tego. Jest tu dzieża, co się wykonywało po prostu, pojemnik, to kociuba się nazywało, to wyciągało się po prostu. Zresztą kucharze mają taki tam sposób wyciągania olewa po prostu. Warsztat tkacki, to jest po prostu urządzenie, które można było wykonywać po prostu płótno z grzewne. Takie chodniki na worki po prostu prześcierano. Z tego, jeżeli tkacz po prostu utkał, to nawet przed wojną, czy w czasie zajęciów, to wykonywali po prostu, robili spodnie, koszule, ubrania nawet robili właśnie z tego. To, kasz, to jest ruchomy ten warsztat? Działa? To wszystko działa, tak. Można wam pokazać? Tak, to jest po prostu siedzi tutaj po prostu. To tak, jeżeli tu się naciśnie nogami po prostu na stópki, to tu rozdzielają się dwie po prostu warstwy nici. Jedna na stronę, druga na lewo. Albo to, to, albo tak. Jeżeli tak będzie po prostu naciśnięte, to tu się robi przestrzeń i czułenkiem, które trzyma po prostu, rzuca tam i łapie drugą ręką tutaj. Nitka zostaje w środku i ten czas po prostu przekłada
stopkę po prostu tutaj i ubija tę nitkę po prostu tam. Jak tak długo dalej, się prostu robi taką tak maszynę, tak, takie urządzenie? Jeżeli po prostu tutaj już skończy, to można, już miał pod ręką tutaj, opuszczał, naciskał tutaj. Tu się zahaczyło po prostu tego i tu jeszcze dokręcone zostało i dalej robił po prostu to później w ten sposób tego. Dobijanie tego. To jest bardzo skomplikowane, jak długo pan to robił? To na tym to było mi najlepiej po prostu, bo zapamiętałem, bo ojciec miał warsztat w domu, kacki. I także on po prostu to... Czyli przez... z widoku. A jak długo pan robił to urządzenie? Jak długo się robi? Bo to jest takie chyba najbardziej skomplikowane, prawda? To po prostu wszystko dorywczo, ale tak się przyznam, że to pierwsza rzecz, którą po prostu zrobiłem z tych wszystkich. I bardzo mi po prostu zależało na tym, żeby ten warsztat kacki otworzyć, bo ojciec miał właśnie tego. A później ten oryginał siostry po prostu zniszczyły i otworzyłem po prostu to i to właśnie. Wcześniej trzeba było po prostu zrobić osnowę tutaj z tym, że trzeba było nawijać na te szpulki po prostu tutaj te nici i tutaj osnowa i dopiero z tego dopiero tutaj nawijanie na ten warsztat i później kolejny proces taki po prostu do robienia płótna. To było właśnie tego, ludzie przychodzili z daleka, ale wcześniej trzeba było po prostu składać wciąż te nici. To wykonywali po prostu na taka przesiadka jest, ktoś tam siedział po prostu na tym i kręcił jedną ręką po prostu to wrzeciono, a drugi pociągał po prostu te konopie. I w ten sposób nici zostały po prostu, powstawały nici. Po, jak już było tutaj na tej szpulce, na tym wrzecionie nici, to później brali na motowidło. To urządzenie takie, które po prostu wykonywały, tam nieraz może ktoś zauważył, to śpiewkę pasła krowy, pasła bydło, zgubiła sobie to widło. To jest właśnie to motowidło. Z tego wrzeciona na to motowidło, a dopiero z tego motowidła do tkacza szedł tam ktoś po prostu i zażądał sobie po prostu na worki albo na płótno takie po prostu na białe. Teraz, żeby po prostu to płótno było mniejsze, to zostało po prostu takie bielenie tego płótna. I płótno się rozcielało na łące gdzieś na trawie, polewało się wodą i na słońcu. I tak dość często takie polewanie. I w ten sposób wybielało się to płótno na słońcu. Także potem było przyjemniejsze to płótno na jakieś koszule po prostu na tego. To za Niemców jeszcze jak byłem mały po prostu to bardzo było. No na co dzień po prostu chodziły po prostu sąsiadki do siebie, przędły po prostu na wrzeciono właśnie tego i to później. No. I był lepszy sposób na kołowrotku. Kołowrotek, który po prostu i można było przejść na kołowrotku. Gdzie jest kołowrotek? Trudno by po prostu tego. Szukamy kołowrotka. Nawijanie ci na szkółę. W każdym razie tego gdzieś. Chyba na końcu, tak? Tam jest. Widać, co się czuje. No to dalej przejdźmy. A jak długo pan te wszystkie rzeczy robi? O, jest powrotek. No jest powrotek. A jak długo pan te rzeczy już robi? Kiedy pan zaczął pierwszą taką? Nie, to 2 lata po prostu. A tam niektóre rzeczy to tak sobie przypominałem. To już od dłuższego czasu po prostu. Zawsze coś tam ktoś podpowiedział, że takiego nie ma, że takiego nie ma rzeczy po prostu. Ale starałem się to otworzyć wszystkie zawody rzemiosła po prostu. Wszystkie. A co było najtrudniej do odtworzenia? Proszę. Najtrudniejsza rzecz do odtworzenia dla pana? Chyba ten warsztat. On po prostu, to trzeba było splatać te nici, kręcać po prostu, doprowadzić do później. A jak długo ten warsztat pan robił czasu? Ile panu zeszło właśnie no, tworzenie? Nie było tak codziennie po prostu, ale, no, ale 3 miesiące po prostu miesiące. Trzeba było robić. Coś tam zrobić. Nici przestawiać, po prostu przewinać. Także tutaj ten warsztat. A z czego pan jest najbardziej dumny? Co pan najbardziej wyszło tak z tych, co pan pamięta właśnie z młodości, z tych rzeczy? Tak. To wszystko jest piękne, ale... Ma pan coś ulubionego swojego? Ale takie jakąś pamiątkę taką, czy jest pan związany? Maszyny po prostu, co dalej jest wyzwane. No, to młynek jest oryginalny, po prostu wszystko się kręci. Sieczkarnia i normalnie kręci się tak, że ty obracasz tutaj ten. Oczywiście, że nie miałem po prostu innych lalek, tylko takie, ale po prostu tego. A tu się podobała ta dziewczyna tę słomę,
a tu kręciło się skarżała. Po prostu i została sieczka tutaj tego. To sieczkę dawano. Dzieci do sieczkarni nie podejdą, a tutaj mogą zobaczyć. Tak, oni później podawano po prostu tę sieczkę koń, rusztu krowy. Z tym, że stało tam. Zapraszamy, zapraszamy. Kropić po prostu w jakiś sposób. No tutaj są takie urządzenia, które wychodzi, jęczmi się sypuje po prostu tutaj, a wychodzi pęcak. Z tego właśnie to nam nożne i tego, to drugie było ręczne, tutaj gdzieś tak. Teraz łudzenie, no cepami, jak ktoś po prostu miał sposobność kiela, to młotka po prostu za pomocą tego siły, które trzeba było po prostu rozwiązać, to konie zastępowały. One po prostu ciągnęły po prostu to urządzenie, to kółko się obracało, na tym kółku pas tego i do tej maszyny, do tej młotki można było po prostu w ten sposób młócić. I jeżeli po prostu ktoś nie miał, to teraz to już młotka, to już kombajn jest. Polu, to już teraz nie ma. No tak. Są tarpaki teraz i też jeszcze dalej po prostu to i można po prostu było deski robić do dzisiaj tego. Ale jeżeli nie było, ktoś nie byś były te tarpaki, ale nie było stać kogoś na tego, to wykonywał po prostu